Na koniec chciałbym przejść do tematu okładek, bo mieliście z Marceloną u nas okładkę. Wasza droga też była długa i burzliwa. Dziś nie jesteście razem, ale jesteście fantastycznymi rodzicami Frycka. Czy ty wierzysz w taką klątwę okładek? Słuchaj, ja to powiedziałem dokładnie wtedy w Vivie i zawsze mi mój ojciec mówił, nie idź na okładkę do Vivy, bo się rozstaniecie. I ja powiem tak, że jest ta klątwa. Ja nie wiem, dlaczego się zgodziłem. To mnie zgubiło. Oczywiście wiadomo, śmieję się teraz, bo przecież Viva nie ma nic do... Nie rozbija związków. Już takiej staramy siły, się. No, z takiej siły już nie macie. Ale generalnie, no w ogóle sobie myślę, że... Właśnie nie wiem, co sobie myślę. Myślisz sobie, że przy kolejnej relacji nie poszedłbyś już w taką przygodę? Zmiana zasad? Tak, może to już trzeba bardziej troszkę pewne rzeczy dla siebie, ale z drugiej strony wiecie, jak to jest, jak się kogoś kocha, a wtedy byliśmy w takim momencie uniesienia, to chce się to wykrzyczeć i pokazać wszystkim, nie? To taki człowiek po prostu jest. Nie widzę też nic w tym złego. Minąłeś moim kolegom wcześniej, że jesteś pół roku po rozstaniu. Czy ty masz teraz taki czas w swoim życiu, że oczekujesz spokoju, wyciszenia się, ty na pierwszym miejscu, czy serce otwarte na nową relację? Powiem tak. Nie, ja nie kalkuluję tak, że serce otwarte na nową relację, bo ja nie jestem też zwolennikiem zapchaj dziur. Ja uważam, że jeśli z kimś się było, to najgorsze, co można zrobić, to od razu znaleźć kogoś innego. Bo jeśli z kimś się było i przyszedł taki moment rozstania, to warto pobyć ze sobą i pomyśleć, co tu nie zagrało, dlaczego tak się ułożyło, a nie inaczej. Więc tak, nie mówię nie, ale ja nie szukam na siłę, Jezu, ja muszę być teraz w związku, bo ja generalnie już się nauczyłem w życiu lubić siebie, lubić być ze sobą, lubić być z innymi, więc jakby nie mam deficytów szukania drugiego człowieka. Jezus, kochaj mnie, kochaj, bo ja wtedy będę szczęśliwy. No nie. Pięknie dzielisz się swoją energią, więc życzę, żeby wszystkiego najlepszego po prostu się zdarzyło. No słuchaj, dziękuję. Miłości nigdy za wiele.